Cześć, witajcie. Tutaj Sylwia z kanału Zrobione przez April. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma bliźniaczymi albumami, raczej mini albumikami. Różnią się one tylko od siebie detalami, niewielkimi szczegółami. Albumiki są zrobione dla dwóch chłopców. Jeden ma 5 lat, drugi ma 8 lat. I niestety, dowiedziałam się dopiero wczoraj, że ja potrzebuję te albumiki na jutro, więc miałam tylko jeden dzień na to, żeby je zrobić. Wykorzystałam swoje ostatnie resztki i zapasy moich ulubionych papierów, które nazywają się Najlepsze Życzenia i są z galerii papierów. Uwielbiam je, są piękne. Tak wyglądają albumiki, raczej ich okładki. Jak widzicie, albumiki są do siebie bardzo podobne. No, chłopcy są braćmi, nie chciałam żadnego w sposób jakiś szczególny wyróżniać, dlatego te albumiki są do siebie tak podobne. Zaraz Wam pokażę, jak one się prezentują. To jest pierwszy. Albumiki oba mają wymiary 4,5 cala na 6,5 cala. Grzbiet ma coś około 3 cali. Albumy mają 4 strony, które są jednocześnie kieszeniami. Do tego są klapki, flapki, jakieś inne zakamarki. Tak mamy okładkę, papierowa serwetka, naklejeczki, które są motywem przewodnim dla każdego albumu. Naklejki kupowałam jakiś czas temu w Biedronce i do tego typu pracy wydawały mi się, że będą odpowiednie. Tutaj mamy serwetkę papierową, literka drewniana G, pokryta jest czarnym markerem. Ją sobie pomalowałam i troszeczkę ją pociągnęłam matowym lakierem, żeby się gdzieś tam nie rozwarstwiała. Narożniki, grzbiet jest wzmocniony, słuchajcie, pianką kreatywną. Nie wiem, czy w jednym filmiku właśnie mówię, że mam zawsze problemy tutaj z brzegami albumów. I myślę, że ta pianka kreatywna świetnie mi tutaj wzmocni ten grzbiet i nie będzie się gdzieś tam nic działo z tym albumem. Tutaj mamy dwa dędadełka. Jeden to jest sówka. Jeden to jest sówka. Ostrzyż? No. Jeden to jest sówka. Druga to jest wszystkim dobrze znana zawieszka z zielonych kotów. O, proszę bardzo. Wstążeczka. I tutaj mamy nit. O, w kształcie podkowy. I zaglądamy do środka. O, jak już mówiłam, naklejki z Biedronki są motywem przewodnim każdego albumu. Ten albumik jest z robotami. Strony są proste, oprócz tych naklejek nie ma żadnych ozdób. Mieszczą się w nim zdjęcia nawet formatu 10x15. Przy czym są także strony, tak jak o tutaj, gdzie mieszczą się zdjęcia kwadratowe, tutaj jest około 10 na 10 cm. O, i tak się prezentuje ta strona. Każda strona jest obrysowana czarnym długopisem, żeby nadawało to charakteru. I teraz tak, tu mamy kieszeń, z kieszeni wyciągamy matę. Mata jest tylko oklejona z jednej strony, tutaj mamy wstążeczkę, żeby było za co ciągnąć. Następna strona, znowu naklejka, tutaj mamy magnes, jedna klapka do góry, jedna klapka w dół, zamykamy magnes, kolejna mata na zdjęcia, nie będę Wam wyciągać tych wszystkich mat, maty są jednostronne, tak jak ta pierwsza. O, kolejne naklejeczki, tutaj otwieramy klapkę do góry. Tutaj znowu naklejki, tu rozwiązujemy wstążeczkę, mamy jedną klapkę w jedną stronę, drugą klapkę w drugą stronę, zamykamy, tutaj znowu mata na zdjęcia, kolejna strona, tutaj otwieramy klapkę w bok, też naklejka, tutaj mamy belly band dużego robota, mata na zdjęcia, z jednej, z drugiej strony jest tylko podkreślona czarnym markerem. W kieszeni kolejna mata na zdjęcia, otwieramy, znowu naklejki, rozwiązujemy wstążeczkę, klapka do góry, klapka na dół,
O, i tylna okładka. Znowu przyklejony robocik. I to jest jeden z albumików. I teraz drugi z albumików. Znowu naklejki, serwetka, drewniana literka. Literki to są pierwsza litera imienia chłopców. Grzbiet jest taki sam. Też wstążeczka. Dwa dędadełka. I tutaj też mamy podkówkę. Widzicie? Widzicie. Dobrze, że widzicie. I patrzymy do środka. Motywem przewodnim tego albumu znowu, że byli piraci. Tu mamy skrzynię ze skarbami. Tu mamy małpkę pirata. Oj, przepraszam. Tutaj mamy małpkę pirata na statku. Otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę. Znowu tutaj też kolejna kieszeń, kolejna, no pierwsza kieszeń akurat z tego albumu, też mata na zdjęcia, tak samo jak w poprzednim albumie. Układ stron jest podobny, w tym albumie jest troszeczkę inny niż w tamtym, ale no, muszą się jakoś różnić, tak? Tutaj mamy małpkę pirata ze skrzynią skarbów. O, właśnie. Naklejki do takiego typu albumów są cudowne. Otwieramy klapkę do góry. Tutaj mamy beczkę. Klapka zamykana na magnes. Otwieramy w dół. Otwieramy w górę. Najpierw góra, potem tu zamykamy magnes. Tutaj mata na zdjęcia w kieszeni. Kolejna strona, ta akurat ma tutaj tylko beczkę. Palma i skrzynia na wyspie skarbów. Otwieramy klapkę w bok. Przewracamy. Kolejna strona. Tutaj mamy papugę z jakimś wisiorkiem. Monety. Rozwiązujemy wstążeczkę. Klapka w jedną stronę, klapka w drugą stronę. Potem sobie zawiążę. Tutaj mamy belly band. Mata na zdjęcia. Podkreślona, tak jak wszystko, markerem z dwóch stron. Tutaj mamy piracki statek. Tutaj znowu w kieszeni mata na zdjęcia. Następna strona, tutaj mamy taką czachę. Rozwiązujemy wstążeczkę, klapka do góry, klapka na dół. No i tutaj mamy skrzynię ze skarbami. I tak się prezentują. Tak się prezentują oba albumiki. Jak już mówiłam, nie są one duże. Są do siebie bliźniaczo podobne, są w sumie dla braci. No i cóż jeszcze można powiedzieć o nich? Oprócz tego, że jest paskudne światło, ponieważ jest już bardzo późny wieczór. Niestety, jak już mówiłam, albumiki jutro sobie idą, więc musiałam nagrać w takim świetle, jakim dysponuję. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, cześć, zapraszam ponownie. Pa!